4 stycznia wspominamy świętego Emanuela González Garcia, biskupa. Emanuel urodził się 25 lutego 1877 roku w Sewilli w południowej Hiszpanii. Był czwartym z pięciu synów głęboko wierzącej rodziny rzemieślniczej. Już jako dziecko gorąco kochał Eucharystię i Matkę Bożą. Należał do dziecięcego chóru katedralnego. Gorliwe życie religijne jego rodziny oraz przykład świętobliwych kapłanów sprawiły, że sam postanowił zostać księdzem. Egzamin wstępny do seminarium zdał bez wiedzy rodziców. Zaakceptowali oni później jego decyzję. Studiując już w seminarium, pracował jako służący, gdyż nie chciał obarczać finansowo rodziny. 21 września 1901 roku w wieku 24 lat przyjął święcenie kapłańskie. Rok później, gdy pracował w miejscowości Palomares del Rio, modląc się przed Najświętszym Sakramentem, przeżył szczególne doświadczenie obecności Chrystusa, a to wydarzenie wywarło wielki wpływ na jego posługę kapłańską. W latach 1905-16 był proboszczem w Huelvie wśród ludzi obojętnych religijnie. Cierpliwie pracował nad ożywieniem wiary swoich parafian, troszczył się o rodziny, szczególnie potrzebujące pomocy. Otwierał też szkoły dla dzieci i młodych rzemieślników, tworzył zespoły muzyczne. Sam żebrał o pieniądze na utrzymanie tych dzieł. Parafian inspirował do adoracji Najświętszego Sakramentu. Założył Zgromadzenie Eucharystycznych Misjonarek z Nazaretu i Zgromadzenie Misjonarek Pomocnic Nazaretańskich. Papież Pius X nazwał go apostołem Eucharystii. Dzieła Emanuela szybko rozszerzyły się na inne rejony Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej. 16 stycznia 1916 roku w wieku 39 lat został biskupem Malagi w Hiszpanii. Gdy objął urząd biskupa, zamiast zwyczajowego przyjęcia dla władz miasta i duchowieństwa, wydał obiad dla ponad 3000 ubogich dzieci, podczas którego podawał do stołu wraz z kapłanami i klerykami. Jako biskup Malagi bardzo dbał o rozwój oświaty, katechezy parafialnej, troszczył się o kleryków oraz kapłanów i ich formację, zwłaszcza duchową. W swoich kazaniach, książkach, artykułach uczył i zachęcał do czczenia Pana Jezusa obecnego w Najświętszej Eucharystii. W okresie rządów republikańskich wielokrotnie był atakowany i prześladowany przez przeciwników Kościoła. Po 19 latach posługi w Maladze 5 sierpnia 1935 roku został mianowany biskupem Palencji w północnej Hiszpanii. Ten urząd sprawował 4,5 roku do swojej śmierci, 4 stycznia 1940 roku. Zmarł w wieku 63 lat. W czasie jego beatyfikacji 29 kwietnia 2001 roku papież święty Jan Paweł II mówił o nim. Adoracja Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie była wielką pasją błogosławionego Emanuela Gonzalesa Garcii, biskupa Malagi, a później Palencji. Doświadczenie, które przeżył w Palomares del Rio przed opuszczonym tabernakulum, naznaczyło go na resztę życia i odtąd postanowił szerzyć kult Eucharystii, głosząc zdanie, które chciał uczynić swoim epitafium. Oto Jezus, On tu jest. Nie zostawiajcie Go opuszczonego. Błogosławiony Emanuel González, założyciel eucharystycznych misjonarek Nazaretu, jest wzorem wiary eucharystycznej, której przykład wciąż przemawia do współczesnego Kościoła. Emanuel został kanonizowany 16 października 2016 roku. Módlmy się. Boże, Ty w świętym Emanuelu dałeś swojemu Kościołowi wzór dobrego pasterza. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy na wieki mogli zamieszkać w niebie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.